Wszystkie
stanie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Siadźmy. Wszyscy uważnie teraz słuchamy, szczególnie dzieci Słowa Bożego, będą później pytania. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wysokim wyniosłym tronie. A ten jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, każdy z nich miał po 6 skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty Pan zastępów, cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło do Twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony Twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Thank you.
gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco oddalił się od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie złowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widzą to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumieniu wprawił połów ryb, jak go dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Jezusie. Święty Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie, pełnienia woli Ojca. Duchu Święty Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce aby czuło. Święty Ożywiciel. Cieszę się bardzo, że nie tylko dzieci są tu w Kościele, ale wszystkie dzieci Boże, bo dorośli też są dziećmi Bożymi. A każdy z nas jest dzieckiem. Nawet trzeba sprawa jeszcze jest dzieckiem Bożym. I wszystkie dzieci Pan Jezus bardzo kocha. Powiedział do apostołów, kiedy apostołowie zabraniali dzieciom, żeby dzieci przychodziły do Jezusa, ponieważ był Pan Jezus zmęczony: nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Pan Jezus nie patrzył, że sam był zmęczony, ale chciał właśnie, żeby dzieci mogły kiedyś otrzymać Królestwo Niebieskie. To jest właśnie po to Pan Jezus przyszedł na świat. Jednak dawno celebrowaliśmy, co celebrowaliśmy w Kościele, jaką uroczystość, kiedy tutaj przed ołtarzem leżało małe dzieciątko. Jak to się nazywa? Co celebrowaliśmy w Kościele? Kto mi powie? Jakie święta? Święta Bożego Narodzenia. Tak jest? Bardzo słusznie. Narodził się Pan Jezus. Kiedy się narodził Pan Jezus? Kto mi powie? Kto mi powie, kiedy narodził się Pan Jezus? Ty powiesz dobrze? Proszę bardzo. Pytanie za nagrodę specjalną. 25 grudnia, tak? A w którym roku miał? Powiesz jeszcze, albo ile lat temu narodził się Pan Jezus? Proszę bardzo. No byłeś blisko, jakbyś jeszcze jedno zero dodał. 2000 lat temu? No właśnie, 2016 lat temu. Dobrze, pięknie, ale możemy Ci zaliczyć. Możemy zaliczyć? Może w dochodzie dostaniesz nagrodę, oczywiście. Więc tak jak mówiłem, dzisiaj będą pytania ze specjalne nagrody, ale największą nagrodą dla nas jest sam Pan Jezus. Prawda nagroda, czy ksiądz da, czy mama, czy tata, czy ktokolwiek, czego, co my Ci tu damy? Chodźmy po nagrodę, halo? Chodźmy, zobaczymy, co Pan Jezus przygotował tym, którzy go kochają. Proszę bardzo, dajcie nagroda. Dobrze. Mam nadzieję, że zachęci to inne dzisiaj brata Pan Jezus. A zaraz, jeszcze czas jest drugi, no proszę.
2016 lat temu, ponieważ zaczęliśmy liczyć lata przed narodzeniem, liczyliśmy Chrystusa i teraz od narodzenia. Wszyscy będą sobie pamiętali. Pierwszy rok, drugi, trzeci, teraz mamy 2016 rok od narodzenia Pana Jezusa. Co my celebrujemy w takim razie każdego roku 25 grudnia Boże Narodzenie? Dlaczego my to robimy? Kto mi powie, dlaczego celebrujemy Boże Narodzenie? Proszę bardzo, ty już dobrze zacząłeś, ty dobrze skończysz, to też dostajesz nagrodę. Powiedz głośno, bo wszyscy katolicy co? Wszyscy katolicy muszą powiedzieć dzień dobry do Nowego Narodzonego Pana Boga. O, dzień dobry, muszę powiedzieć, czyli powitać Pana Jezusa, tak? A gdzie my chcemy, żeby Pan Jezus się narodził? Gdzie? W naszym sercu. W naszym sercu, bardzo dobra odpowiedź, ty też dostajesz nagrodę. Więc Pan Jezus rodzi się nie tylko na Boże Narodzenie, ale zawsze w naszych sercach. Jak przychodzicie do kościoła, jak robicie coś dobrego, jak uśmiechacie się do innych ludzi, to też Pan Jezus rodzi się, proszę bardzo, dla Ciebie też nagroda. Proszę bardzo, jeszcze tutaj dostaniesz dodatek specjalny. Widzicie, warto przychodzić do kościoła, bo są specjalne nagrody. Szczególnie jak jest czarna nić. Brawo, dziękuję. Także pamiętajcie, że wszyscy, nie tylko dzieci, jak robimy coś dobrego, wtedy rodzi się Pan Jezus w naszym sercu. Natomiast co się dzieje, jak robimy coś złego, kto mi powie? Co się dzieje wtedy? Proszę bardzo. Czekaj, chodź tu bliżej. Bo widzę, że masz dobrą odpowiedź tylko, tak? Tak, chodź tu, chodź. Co się dzieje, jak robimy coś złego i krzywdzimy drugiego człowieka? Nasze serce będzie potem czarne. Czarne, brzydkie i grzeszne, tak? A kto nas kusi do tego, żeby robić coś złego? Diabeł. A, widzisz, dobrze odpowiedziałeś też. No to też nagrodę musisz dostać. Chodź tu, chodź. Może coś jeszcze znajdziemy, dobrze. Proszę bardzo, to dla Ciebie nagroda, więc słuchajcie, wszyscy uważajcie, żeby diabeł was nie skusił. A diabeł kusi nie tylko dzieci, ale również ludzi dorosłych. Więc my często jesteśmy skłonni do czynienia zła. Teraz popatrzcie, jak Ewangelię byście czytali. Kto mi powie, kto słucha uważnie, wam mówię na początku, słuchajcie uważnie. Mamy cztery Ewangelie, według świętego Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. I dzisiaj czytaliśmy Ewangelię, według którego ewangelisty? Kto mi powie, proszę? A, no, kto mi powie? Według którego, proszę bardzo? Łukasz, masz, dostałeś nagrodę, to zachowamy jako innego. Musisz dostać znowu nagrodę, widzisz? Więc dzisiaj czytaliśmy Ewangelię według świętego Łukasza o cudownym połowie ryb. Kto z was lubi robić ryby? Kto lubi łowić ryby? Pytanie do wszystkich. Kto lubi łowić ryby? Zarzucać wędkę, sieci, zastawiać. Ręka w górę. Ksiądz Prawa lubi łowić ryby? Ryby lubisz łowić? Ręka w górę. Ksiądz Prawa lubi też łowić ryby. Więc słuchajcie, święty Piotr, wyobraźcie sobie, po całonocnym takim łowieniu ryb. W nocy, bo się ryby najlepiej można łowić, tak? Ci specjaliści wiedzą. Więc w nocy zarzucał sieci, wyciągał, były puste, puste i puste. I był zmęczony. Kto was uważnie słuchał Ewangelii? Święty Piotr sam nie łowił tych ryb. Kto jeszcze był ze świętym Piotrem? Kto mi powie? Brat jego był. Jak się nazywał brat świętego Piotra? Andrzej, dobrze, dobrze. I jeszcze było dwóch uczniów, synów Zebedeusza, którzy, jak to mi powie, jak się nazywali ci dwaj? No, to proszę bardzo, ja się powiem. Jak? Szymon to jest Piotr. Właśnie, to było następne pytanie, wyprzedziłeś mnie. Dobrze. Jak się nazywali jeszcze dwaj uczniowie, którzy byli razem z Piotrem i Andrzejem, to byli dwaj bracia i jeszcze inni dwaj bracia. Czterech ich było łowili ryby. Kto powie? Jan i Jakub. Ale ty jesteś mądry. Chodź, bo damy cię też jakąś nagrodę. No właśnie. Ja dziękuję. Albo dla mamy damy nagrodę, albo dla ciebie. Chodź. Dobrze, biegniemy szybko, bo czasu nie ma do stracenia. Proszę bardzo, to dla ciebie nagroda. Proszę bardzo. I na trochę, bo ty jesteś młodszy. Dobrze? Okay. Dobrze. Brawo, biegnie, Jasia. Jest tak mądre dziecko.
dziecko, że ja nie wiem, czy nie zostanie nawet biskupem kiedyś. No właśnie. Więc czterech uczniów łowiło ryby. Całą noc nic nie złowili. Zjawia się Pan Jezus. Pan Jezus chce nauczać ludzi, ale tłum się ciśnie z wszystkich stron, bo Pan Jezus mówi bardzo mądrze, mówi o Panu Bogu, mówi takich rzeczy, o których nigdy nie słyszeli. I Pan Jezus podchodzi do Piotra i mówi tak. Chcę wypożyczyć od Ciebie tę łódź. I z łodzi chce nauczać się tłumu. Święty Piotr użycza swojej łodzi. Były dwie łodzie, ale pożyczył łódź świętego Piotra, tego właśnie Szymona. On się nazywał Szymon. Wsiada do łodzi, naucza ludzi, ludzie słuchają. Kto z Was widział obraz, taki piękny obraz? My mamy w domu w Polsce taki bardzo ładny, stary obraz, jak Pan Jezus jest na łodzi, naucza ludzi. Ktoś widział taki obraz? Was? Może ktoś ma w domu? Kto ma w domu taki obraz? Pan Jezus nauczający z łodzi, nie macie takiego? Piękny, o Ty masz, bardzo ładnie. Tak. O właśnie. I słuchajcie, i co się dzieje? Pan Jezus każdy dobry czyn chce nagrodzić. Jak nagrodził Pan Jezus świętego Piotra albo Szymona za to, że użyczył mu łodzi? Kto mi powie teraz, jak ktoś słuchał uważnie Ewangelii, Pan Jezus zawsze każdy dobry czyn chce nagrodzić. Jak coś będziecie dobrego robić, to Pan Jezus to nagrodzi. Jeśli nie w tym życiu, to w przyszłym. Ale kto mi powie, jak nagrodził Pan Jezus świętego Piotra za to, że pozwolił po całonocnej, ciężkiej pracy, kiedy był rozczarowany święty Piotr, powiedział do Pana Jezusa, nie, jestem zmęczony, nie dzisiaj. Ilu z nas, jak jesteśmy zmęczeni, powiemy naszym bliskim, słuchaj, nie zawracaj mi dzisiaj głowy, jestem dzisiaj zmęczony. Może jutro, może następnym tygodniu. My, święty Piotr, proszę bardzo, Panie Jezu, chcesz łódź? Proszę bardzo. Jak nagrodził? Proszę, powiedz. Powiesz głośno do mikrofonu? Słucham? Uwielbiam rybów. Tak, Panu, uwielbiam ryb. Dobrze. Święty Piotr nagrodził Pana Jezusa. Powiedział, słuchaj, wypłyń teraz na głębię, zarzuć sieć. O, Panie, mój święty Piotr, całą noc łowiliśmy, nic byśmy nie zrobili. I co? Popłynął święty Piotr łowić te ryby, czy nie? Powiedz tutaj dziecko, chodźmy, popłynął święty Piotr łowić ryby? Popłynął? No widzisz, już pełna odpowiedź. Chodź po nagrodę, chodź. Święty Piotr popłynął łowić ryby. I teraz powiedz, złowił coś, czy nie? Złowił. Bardzo dobrze, złowił całe dwie pełne łodzie ryb. Także same odnosz dobre odpowiedzi. Dobrze, czekaj, co my się tu znajdziemy? Okej, tu będzie dla dziewczynki, proszę bardzo. O, widzisz, jaka ładna nagroda. Brawo, dziękuję. Więc tyle ryb w ciągu dnia złowił święty Piotr, że wypełnił swoimi przyjaciółmi całe dwie łodzie, aż łodzie się prawie zanurzały. Więc pamiętajcie, drogie dzieci, dorośli również, że jeśli robimy coś dobrego, to Pan Jezus za to nas na pewno nagrodzi. Każdy dobry czyn, który wykonacie, może to być pomoc komuś bliskiemu, może być to jakieś dobre słowo, na przykład ktoś jest chory, leży w szpitalu albo w domu, samotny, płacze, a wy pójdziecie i będziecie pocieszać tą osobę. Wiecie, opowiem taką ciekawą historię. Była mała dziewczynka i ta dziewczynka tak po południu gdzieś mamie zawsze znikała. Taki duży był budynek, klatka schodowa, no właśnie były różne mieszkania. I ta dziewczynka mała miała zaledwie 7 latek, przychodziła do pierwszej klasy, wychodziła sobie i szła do sąsiadki. Mama mówi, zaraz, dlaczego ty tak wychodzisz codziennie? Nie mówisz mi nic, gdzie ty chodzisz? No chodzę do sąsiadki. Tak? A po co ty tam chodzisz? A wiesz, mamusiu, że tej sąsiadce zmarł jej mąż. O, i po co tam chodzisz? Ja chodzę, żeby ją pocieszać. Tak? A jak ty pocieszasz tą sąsiadkę? A ona tak, wiesz, mamusiu, ona tak siedzi i płacze. A ja siadam obok niej i razem tak płaczemy. I tak ta mała dziewczynka pocieszała swoją sąsiadkę. Razem płakała. Pan Jezus uczył nas, drogie dzieci, płakać z płaczącymi, radować się z radującymi. Więc być razem z ludźmi będącymi w potrzebie. Zapamiętajcie sobie do końca życia, że każdy dobry czyn, który człowiek wykonuje, jest za
zapisany, zły też, zapisany w Księdze Żywota. Jak będzie taki dzień, kiedy będziemy przechodzili przez taką bramę, taką dużą, ogromną, ta brama nazywa się bramą wieczności, albo życia i śmierci, kiedy wyjdzie z nas nasza dusza, ciało będzie nieżywe, tak? To Pan Jezus nam pokaże wtedy wszystkie nasze dobre i złe czyny. Jak przeważą te dobre, to gdzie dusza idzie? Kto powie? Gdzie dusza idzie, jak przeważą dobre? No, może pominęło nam jeszcze szansę? Proszę bardzo. Gdzie dusza idzie, jak przeważą dobre czyny? Do nieba. A jak złe? Do piekła. A jak tak na równi jest? Złych i dobrych nie wiadomo, które przeważą, to gdzie jeszcze może dusza trafić? Ja wiem! Do czysta. O, widzisz, dobrze. Do czysta, czyli czeka nas po śmierci niebo, piekło lub czyściec. A ty gdzie chcesz trafić? Do nieba. Do nieba, na pewno jesteś pewna? A dlaczego chcesz się do nieba? Bo chcę być aniołem. A, chcę być aniołem. Będzie brawa wielkie dalej. Wiecie, dzieci, ja wam życzę. Czekaj, co mi się wydamy? Zaraz zobaczę, co jeszcze dostało. O, widzisz, tu jest taka ładna nagroda dla ciebie. Proszę bardzo. Każde dziecko powinno być już aniołkiem, brawo wielkie dla mnie. Powinno być już aniołkiem tu na ziemi. Tak, drogie dzieci, starajcie się być takimi dobrymi aniołkami już tu na ziemi. Popatrzcie, święty Piotr. Nie był za dobrym człowiekiem, był prostym, zwyczajnym, łowił ryby, nie zajmował się niczym specjalnym, ale kiedy Pan Jezus go wołował, pójdź za mną, zostawił, patrzcie, wszystko. Ile to z nas byłoby gotowych zostawić wszystko i pójść za Panem Jezusem? A popatrzcie na świętego Pawła. Kto mi powie, jak się nazywał święty Paweł, który później się nawrócił, zmienił się całkowicie i poszedł za Jezusem. Jak on się najpierw nazywał? Jak się nazywał ten Paweł? I co on robił? Wiesz? Ty wiesz, jak on się nazywa? No, kto wie? Wiesz? Kto wie, jak się nazywał święty Paweł, zanim się nawrócił? O, Łukasz, chodź. Jak się nazywał? Jak? Szaweł. Szaweł, chodź tu, właśnie. A jak jeszcze mi powiesz, co on robił, to będzie już całkiem dobrze. Powiedz, co robił Szaweł, zanim się zrobił. Zabijał katolików. Zabijał chrześcijan, wierzących w Pana Jezusa. Chodź tutaj, no ja wiem, że ty to wiesz wszystko bardzo dobrze, bardzo ładnie. Czekaj, co my ci tu damy zaraz? O, proszę bardzo, tu nagroda dla ciebie. Widzisz, to syn doktora właśnie, tak będzie opowiadał. Będzie następnym biskupem z parafii, no właśnie. Więc święty Paweł był najpierw szabłem, bardzo niedobrym człowiekiem, zabijał ludzi, ale dlatego on po nawróceniu powiedział, że on jest najgorszy z wszystkich, ale za łaską Bożą stał się tym, kim jest, naśladowcą Jezusa Chrystusa. Kto mi powie, co się stało z Szabłem, że się przemienił w Pawła? Co Pan Jezus mu ukazał? Ktoś powie mi? Ktoś powie? Ktoś wie może? Ktoś, co się stało? No? Kto wie? Proszę bardzo, może... Chodź, jesteś blisko. Co się stało? Stracił wzrok. Dlaczego? Co, kto mu się ukazał? Ktoś się Szabłowi ukazał w drodze do Damaszku. No? Nie wiesz? No kto mu się ukazać? A? Ty wiesz? A to? No, powiedz, kto się ukazał. Powiedz jej, to ona dostanie nagrodę. Diabeł. Dobrze. Próbował. Okej. Okay. Kto się ukazał Panu Jezusowi? Kto się ukazał Szabłowi, przepraszam? Pan Jezus. I co się stało wtedy z Szabłem? Tego to nie wiem. A kto wie? Co się stało? Że wspólnie opowiemy. Szaweł jechał do Damaszku, żeby prześladować chrześcijan. Ukazał mu się Pan Jezus i Szaweł spadł skąd? Z konia. Z konia spadł, tak? I co? Stracił wzrok. Widzicie, całą odpowiedź zaraz zmontujemy.
spadł z konia, Pan Jezus dotknął go tak wielką łaską, że się szaleł nawrócił. Dlatego też zmienił swoje imię i stał się kim? Jak mi powiesz, kim się stał Szaweł, kto to dostajesz nagrodę? Kim się stał Szaweł? No proszę. Naśladowcą Chrystusa, pięknie, chodź tu po nagrodę. Został apostołem narodów. Moi drodzy, to wszystko może się wydarzyć w waszym życiu. Możecie być niedobrzy, możecie być źli, ale jeśli otworzycie się na działanie Jezusa, staniecie się Jego naśladowcami. I wtedy wielkie rzeczy będą się działy w waszym życiu. Chodź tutaj, chodź. Chodź, czekaj, ostatnia nagroda, jeszcze prawie. O, proszę bardzo, tu dla ciebie, widzisz? Proszę bardzo, szczęść Boże. Brawo, pięknie na mnie. Dobrze, że was kończymy dzisiaj, bo tam chyba już się kończą te wszystkie, tak, nagrody, właśnie. Ale będą wszystkie dla dzieci, dla wszystkich dzieci, nie przejmujcie się. Jak w czasie skończy, wszystkie dzieci dostaną nagrodę, bo wszystkie dzieci były bardzo dobre. Właśnie, wszystkie odpowiedzi były bardzo dobre, bardzo piękne, jestem z was dumny. Drogie dzieci, proszę was, nie zapominajcie o jednym, że Pan Jezus jest najpiękniejszym darem, jaki Bóg nam wszystkim dał. I nie ma większego daru. Dobrze. Drogie dzieci, dobrze. Lewis Stadion, Santa Clara, dobrze. A jeszcze może mi powiecie, które drużyny grają? Też nie wiecie. Kto zna? Łukasz, jakie drużyny grają? Broncos and Panthers. Szkoda, że nie ma już nagrody, więc nie macie na stole, kocham tutaj. Dobrze. Ale zgłosi się do mnie po mszy świętej. Broncos and Panthers. Także wszyscy oglądają. Bardzo dobrze. Ja wam tylko powiem tyle. Ci, którzy oglądają dzisiaj Super Bowl, wiecie, że zjedzą 1.3 billion of chicken wings. Tak, to jest właśnie, wiecie, smutne, to jest właśnie największa świątynia chyba amerykańska. No i to jest smutne. Czasami zapominamy o Panu Jezusie, więc kochajmy Pana Jezusa, słuchajcie, bo On nam otwiera drogę do nieba. To jest najpiękniejsze. Cieszę się, że jesteście tutaj. Teraz wyznamy naszą wiarę. Powstańcie. Wyznajemy naszą wiarę, że kochamy Jezusa i wierzymy w Niego. Proszę bardzo. Czy wierzę, że Pan Bóg pokocha Cię? Wierzę mi kocha Pan, że wszystko, co dobre od Niego jest. Wierzę mi kocha Pan. Czy wierzę, że Bóg Jezusa nam dał? Wierzę mi kocha Pan. To tam jakby serce swoje nam dał. Jak pięknie mu zapłać. A ty za kogo?
zaczął się modlić? Oj, też ładnie. Patrzcie, ten aniołek stróż pokazany jest. Dla mamy i tatę. Dla mamy i tatę, a pani? I ja za kogo jest. Pięknie. Ty za kogo? For Jesus. Dobrze. Za bezdomnych. Za rodzinę. Ojcze nasz. Któryś jest biedny, tak? Pięknie. A pan za kogo chce się modlić? Za Europę. O, za Europę. Widzisz, to jest dobra modlitwa, w tym się dużo kryje. Ciebie prosimy. Wszyscy razem. Prosimy Cię, słuchaj nas, Panie Boże nasz. Prosimy Cię, słuchaj nas, Panie Boże nasz. Kogo chcesz się modlić? For my family. All right. Nie wiesz jeszcze? Za moją rodzinę. Pięknie, dobrze. Najczęściej za rodzinę, za mamę i tatę. Żeby moje dzieci miały taką wiarę, jak ja, moje rodzeństwo i moi rodzice. Piękna modlitwa. Wszyscy rodzice powinni się modlić za swoje dzieci. Tak, pięknie. Za kogo? For my family. Alright. Ja się pomodlę za tych, którzy potrzebują pomocy. Pięknie, bardzo ładnie. Ja za wszystkich ludzi na świecie. O, bardzo ładnie. Za ludzi, którzy mają krawę. Czy mają krawę? O! Krawka! O! Widzisz? Za to. Ale krawa, tak? To jest bardzo blisko, nie? Bardzo ładnie. Pięknie, dzięki Ci za to. Dobrze, Ciebie prosimy. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie Boże nasz. Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie Boże nasz. A zobaczymy, za kogo Jasiu chce się modlić. Za księdza proboszcza i za księdza prałata. O! Za całą rodzinę. Pięknie, dobrze. A może ta strona jeszcze, za kogo ty chcesz się modlić? Bezdomny. Za bezdomny. Pani? Za pokój. O pokój. Nie masz jeszcze skonkretyzowania, nie przejmuj się. Dobrze, a ty za kogo chcesz się modlić? Ja syna, niech Pan błogosławi. Za duchowieństwo i uświęcenie rodziny. Tak, ślicznie. Za Radio Maria i kapłanów. Pięknie. Za to, Ciebie prosimy. Prosimy Cię, wysłuchaj nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chciałbym Ci zadbać za wszystkie ofiary, które składamy. Mój Panom stokrotnie w tym ludzi przynosimy dalej ofiarę i to Bogu. Uwielbiajmy Jezusa, Boga nas jawnił.
Panie nasz Boże, Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywały nasze codzienne życie. Spraw, jak one staną się dla nas sakramentem dającym życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zabrał wygodne to i sprawiedliwe dla nas zbawienia, byśmy Tobie składali dzięki czynienie Ciebie wychwalani. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę. Nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Hosanna, Panie niebiosa, Hosanna, Panie niebiosa. Sławić będę Cię wciąż, alleluja, z radością i śpią. Wspominają śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna.
Syna oferujemy Tobie, Boże, tyle życia i wiele zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrały, żebyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, w Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby wzrasta miłość. Oraz o naszym papieżu Franciszku, naszym biskupem Błażejem oraz samym ministrem. Pamiętaj także naszych zmarłych braci i siostry, którzy zasnęli z wedli o zmartwychwstania. O wszystkim, którzy w Twoje łasce odeszli z tego świata. Dołóż ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział przy przymierzy Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem jej podobieńcem, ze świętym apostołami, ze świętą Konstancją, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Teraz zapraszam wszystkie dzieci, chodźcie bliżej ołtarza mistra, wszystkie dzieci z mojego kościoła, chodźcie, będziemy bliżej tutaj Pana Jezusa. Wszyscy zrobimy takie duże koło wokół ołtarza, żeby Pan Jezus był otoczony miejscem kochających serc dziecięcy. Bo on mówił, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, to taki bowiem należy Królestwo Niebieskie. Chodźcie, wszystkie dzieci. Robimy duże koło, duże koło. Duże koło. Trzymamy się wszyscy na ręce. Tutaj zamykamy to koło z przodu też. Trzymamy się, chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj. Bardzo prosimy. Wszystkie dzieci trzymają się za ręce. Wszystkie dzieci rozpija się ogień, trzeba większy koło. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego. I bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwania przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój mój zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański nie zawsze będzie z wami. I z wami. Teraz przekażmy sobie znak pokoju. Jak dzieci przekażą sobie nawzajem znak pokoju, to pobiegną do rodziców. Jak widzicie swoich rodziców, trzeba ich tak mocno uściskać i przekazać znak pokoju. Jak się biegną do rodziców. Dobrze? Pokazuję. O, bratu, niechaj mi czuję się sam, Chrystus przyszedł pokój dać światu i ten pokój zostawia nam.
przyjdź do nas cicho, jak baranek bez strony. Naszej pracy, naszego życia, no i oczywiście
na ten wielki post, który jest przed nami, na całą drogę, która jest również przed nami. Pan z wami. I z wami. Niech nas wszystkich obecnych, tych, za których podejmiemy się, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju z Chrystusem, ofiara spełniona. Pokoju, wielką dzięki. I na wysłanie się. Jestem rybakiem Pana, więc zarzucam się jest. Jest rybakiem Pana, więc zarzucam sieci swe. Gdy troski mnie przygniatają, uchylam ja robię się, ja robię się. Pytacie? Ja robię się. Zarzucam sieci swe, gdy troski mnie przygniata.